To już 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów dla noworodków. W coroczną akcję włączył się także sierac, ale przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół. Co roku mamy coraz więcej zainteresowanych. Niestety fundacja ma też już pewne ograniczoną liczbę miejsc dla wolontariuszy, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. I co roku niestety pewna grupa osób musi zrezygnować. Wtedy angażujemy ich do jakichś innych działań oczywiście na rzecz Wielkiej Orkiestry, a w tym roku kwestuje 70 wolontariuszy w naszym sztabie. Szkoła numer 9 też się zaangażowała w dzisiejszą akcję. Proszę powiedzieć, ilu jest wolontariuszy, jak to wygląda? Jak co roku organizujemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Można powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy jubileusz praktycznie dojrzałości, ponieważ to już jest 18 raz. Mamy 40 wolontariuszy. Są to uczniowie klasy 5, 6 i 7. Zainteresowanych chyba nie brakowało. Zainteresowania nie brakuje, ponieważ 40 miejsc poszło jak ciepłe bułeczki już pod koniec września. To blisko 150 zaangażowanych wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin wyruszyli z puszkami w miasto. Nie straszne im niskie temperatury, bo jak mówią, liczy się chęć niesienia pomocy i dobre serce. Chcemy pomagać ludziom i to jest fajne uczucie, jak możemy pomóc. Taki miły gest dla innych. Pierwszy raz bierzecie udział? Ja tak, ja pierwszy raz udział. Tak, pierwszy raz. Nie obawiacie się tego mrozu i zimna? Nie, radość pomagania ludziom jest mocniejsza niż to zimno na dworze. Robię to od kilku lat, dlatego postanowiłam, że w tym roku też. Bo bardzo dużo osób nam dawało pieniążki i pomagało orkiestrze. Czyli ludzie chętnie pomagają? Tak, bardzo chętnie pomagają dzieciom. A powiedzcie mi, skąd u was taki pomysł, żeby dzisiaj być wolontariuszem i tutaj stać? Według mnie, żeby pomóc innym osobom, którym brakuje tych pieniążków oraz dzieciom, żeby im się żyło lepiej, żeby nie miały problemów i po prostu, żeby byli szczęśliwi. A ty dlaczego postanowiłaś zostać dzisiaj wolontariuszką? Też dlatego, żeby były dzieci szczęśliwe, żeby ci noworodki, co dzisiaj zbieramy dla nich, to żeby im się żyło lepiej w szpitalach, żeby im się dobrze spędzało czas. Jak widać, większość ludzi popiera akcję WOŚP i pokazuje, że warto pomagać. O, ja to jestem w niebo wzięta, że taka akcja w ogóle jest, bo to by była straszna bieda, jakby tego nie było. Popieram z całym sercem. Przez wszystkie te lata. Zawsze popieraliśmy. No, bardzo dobra sprawa. Popieramy co roku i trzeba pomagać. Cieszymy się, że taka akcja jest. Czy warto pomagać? Warto pomagać. No, żeby było lepiej nam wszystkim. Czyli popiera pan tą akcję? Tak, oczywiście. Co roku. Tego dnia odbył się koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Swoją cegiełkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołożyło Stowarzyszenie Team 50, które przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zorganizowało konkurs ręcznościowy dla kierowców. Jak zwykle, jak tylko jest okazja, to bierzemy udział. Tutaj koledzy z Teamu 50 zaproponowali nam taką współpracę w ramach orkiestry. Bez zastanowienia się weszliśmy w to. Widać, że zainteresowanych nie brakuje. No, coś, z czego się bardzo cieszymy. Im więcej zainteresowanych, tym więcej pieniędzy na szczytny cel. To jest takie miejsce, gdzie można różne rzeczy robić, różne rzeczy organizować. Tutaj się można szkolić, ale też można go wykorzystywać właśnie do takich celów jak dzisiaj. Kolejny konkurs ręcznościowy dla kierowców. Jakie dzisiaj umiejętności będą mogli podszkolić? Przede wszystkim troszeczkę jazdy torowej, tak? Ta jazda torowa to jest zupełnie inna kategoria jazdy, jest to jazda sprawnościowa, podobna do konkursu zręczności, które wcześniej robiliśmy, natomiast jest to obiekt, który bardziej specyfikuje się taką jazdą torową. Oczywiście dla kierowców amatorów jest to taki, powiedzmy,
bardzo dobry początek. To jest taka naprawdę spokojna i dosyć wolna trasa, ale dosyć fajna, żeby można było zobaczyć właśnie, jak to wygląda w rzeczywistości. Można też przy okazji zobaczyć sobie, jak wygląda fajny obiekt, na którym można odbyć ciekawe szkolenia. To jest dobry pomysł, żeby jakoś wspierać funkcjonowanie na przykład służby zdrowia, aczkolwiek takie zbiórki, czy to byłoby na służbę zdrowia, czy na biblioteki, czy na inną jakąś specyfikację, zawsze są warte tego, żeby pomagać. Oczywiście przecież jak ktoś nie ma możliwości finansowych, żeby wspomóc, to przecież nie musi. To jest skierowane do tych osób, które mogą i chcą pomóc. Także tu warto jak najbardziej działać, zwłaszcza, że też nie chodzi o odrzucanie nie wiadomo jakich dużych kwot do tych puszek. Każdy może wrzucić dosłownie jak chce to złotówkę. Dochód z wpisowego w całości został przekazany na Fundację Jurka Owsiaka. W konkursie wzięło udział 26 załóg z całego regionu. Chętnych, jak widać, nie brakowało. Bardzo mi się podoba. Pierwszy raz tutaj jestem i na pewno tu wrócę. Tego dnia Sieradz odwiedziła członek zarządu województwa łódzkiego Jolanta Ziembak-Zik. Fantastyczna akcja między innymi tutaj na ODTJ-cie dzięki uprzejmości pana dyrektora. Także naprawdę tych akcji jest bardzo dużo. Zachęcamy wszystkich, że pomimo tej pogody takiej dosyć chłodnej, żeby wyszli i wspierali tak naprawdę sprzęt dla dzieci. To jest też akcja, która wspiera kształcenie kierowców, więc myślę, że przyjemne z pożytecznym, a do tego charytatywny, fantastyczny cel. Także słuszna akcja. A dzisiaj pani przyjechała w roli zawodnika czy kibica? Mam nadzieję, że jedno i drugie. Postaram się wystąpić w roli zawodnika, ale też trochę pokibicować. Która nie tylko kibicowała kierowcom, ale także zasiadła za kółkiem w roli pasażera. Oj, emocji nie brakowało, naprawdę kierowca fantastyczny, także tutaj słowa uznania dla kierowcy, ale chyba pierwszy raz miałam taką ostrą jazdę, także fantastycznie, polecam, ale to naprawdę musi być dobry kierowca, bo inaczej ja sama nie dałabym rady, z całą pewnością. Sieradz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał na cele charytatywne około 100 tysięcy złotych. Punktem kulminacyjnym było 10, symboliczne światełko 9, do nieba. 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1!